23 maja w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu AWF-IS, podczas którego profesorowi Giancarlo Falcioniemu nadano tytuł doktora honoris causa. O, ja poznałem profesora Falcioniego w 1990, jeżeli dobrze pamiętam, 6-7 roku, to tak mniej więcej w tym czasie, ale oczywiście poznałem go przez profesora Popingisa, który zaprosił go tutaj do nas na konferencję. Mi najbardziej podobały się jego badania te z początku jego kariery, kiedy on badał tlenek azotu i wiązanie tlenku azotu przez hemoglobinę. Się okazuje, że hemoglobina oprócz tego, że transportuje tlen, to wiąże tlenek azotu i ten tlenek azotu jest w odpowiednim momencie uwalniany, co powoduje, że on relaksuje naczynia krwionośne i tym samym zwiększa obwód naczynia krwionośnego, czyli poprawia ukrwienie w ten sposób. Tak? Czyli hemoglobina pełni bardzo ważną fizjologiczną funkcję takiego jakby buforu tlenku azotu. Jeżeli jest go za dużo, to ona go wiąże, później w miarę potrzeby go uwalnia i to odgrywa bardzo istotną funkcję w regulacji przepływu krwi, co oczywiście w czasie wysiłku fizycznego jest bardzo istotne.